Brytyjski językoznawca przedstawia film. Nazwę Morza Bałtyckiego w językach Europy Północnej, Środkowej, Wschodniej i Południowej. Nowa wersja. Witam serdecznie. Zapraszam na nową wersję filmu pod tytułem Nazwę Morza Bałtyckiego w językach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej. Z kilkoma dodatkowymi ciekawostkami. W tym filmie pragnę Wam przedstawić parę ciekawostek związanych z nazwami Morza Bałtyckiego w językach germańskich, ugrofińskich, bałtyckich lub bałtyjskich, wschodnio, zachodnio i południowo-słowiańskich oraz romańskich. Obejmuje to między innymi języki wszystkich krajów leżących nad Morzem Bałtyckim. Języki germańskie, niemiecki, niderlandzki, flamański, duński, norweski, szwedzki. Zobaczmy najpierw na języki germańskie, poza islandzkim i angielskim. Między nazwami Morza Bałtyckiego w językach niemieckim, niderlandzkim, flamańskim, belgijskie odmianie języka niderlandzkiego, duńskim, norweskim oraz szwedzkim jest znaczne podobieństwo. Die Ostsee. The Ostsee. The Ostsee. Östersjön. 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 Nazwy te są w pewnym stopniu logiczne, ponieważ przedrostki ost, aust, ust, ester, öster, öster odpowiadają polskiemu przymiotnikowi wschodni. A Morze Bałtyckie jest położone na wschód od Niemiec, Danii, Szwecji oraz oczywiście Niderlandów, Belgii i Norwegii. Przecież te ostatnie trzy kraje leżą nad Morzem Północnym i nad Bałtykiem. Z drugiej strony w językach duńskim, norweskim, szwedzkim wyrazy syn, schön, schön mogą w zależności od kontekstu oznaczać morze lub jezioro. Może powodem jest to, że Bałtyk jest otoczony wieloma krajami. W języku niderlandzkim, flamandzkim, zwrot de zee, de zee oznacza morze, a het meer, het meer jezioro. Natomiast w języku niemieckim zwrot das Meer oznacza morze. Niemieckie słowo See może mieć albo rodzaj męski der See albo żeński die See. To pierwsze oznacza jezioro, a to drugie morze. Dlatego Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy z północy i wschodu, obywatele Liechtensteinu oraz niektórzy Luksemburczycy mówią na przykład Wir fahren an die Ostsee, czyli jedziemy nad Bałtyk, oraz Die Ostsee liegt nördlich von Polen, czyli Bałtyk leży na północ od Polski. Z drugiej strony zwroty jesteśmy nad Bałtykiem i Szwecja leży po drugiej stronie Bałtyku. Po niemiecku brzmią odpowiednio Wir sind an der Ostsee. Schweden liegt auf der anderen Seite der Ostsee. Dlaczego der, a nie die? W języku niemieckim wyróżniamy cztery przypadki. Mianownik,
Dopełniacz, celownik, biernik. Mianownikiem i biernikiem liczby pojedynczej rodzaju rzymskiego jest di. Natomiast dopełniaczem i celownikiem der. Kiedy określamy, dokąd coś lub ktoś idzie, to w języku niemieckim za niektórymi przyimkami używamy biernika. Wir fahren an die Ostsee. Kiedy natomiast określamy, że coś lub ktoś się znajduje, to właściwy jest celownik. Wir sind an der Ostsee. Jako język germański, islandzki jest spokrewniony z językami niemieckim, niderlandzkim, flamandzkim, duńskim, norweskim, szwedzkim oraz angielskim. Przedrostek Eistra w języku islandzkim odpowiada stosowanym językach niemieckim, niderlandzkim, flamandzkim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim przedrostkom Ost, Ost, Ust, Ester, Öster, Öster. Morze nazywa się po islandzku Sjórin. Jednakże Morze Bałtyckie nie nazywa się po islandzku Eystrasjórin, tylko Eystrasaltir. Języki ugrofińskie. Fiński, estoński, węgierski. Na wschód od Bałtyku leży kilka krajów, między innymi Finlandia, Estonia. Języki fiński i estoński są językami ugrofińskimi, a nie germańskimi, a więc nie są spokrewnione z językami skandynawskimi, niemieckim, niderlandzkim czy flamandzkim. Pomimo tego, fińska nazwa Morza Bałtyckiego, Vättermeeret, oznacza dosłownie wschodnie morze. Podczas gdy jej odpowiednik w języku estońskim brzmi Länameri. A to znaczy dosłownie zachodnie morze. Ciekawe, dlaczego Finowie mówią na morze leżące na wschód od swojego kraju Morze Wschodnie. Najprawdopodobniej określenie Vättermeeret jest szwedzkim zapożyczeniem. Przypominam, że Morze Bałtyckie nazywa się w języku szwedzkim Östersjön, czyli Wschodnie Morze lub Wschodnie Jezioro. Jednak zarówno Finlandia, jak Estonia były kiedyś pod szwedzkim panowaniem. Może różnica w tym, że Finlandia według większości historyków co najmniej dwa razy dłużej była pod rządami Szwecji niż Estonia. W języku węgierskim nazwa Morza Bałtyckiego brzmi zupełnie inaczej. A Baltitenger. Nawet jeśli język ten jest spokrewniony z fińskim i estońskim, jego słownictwo jest całkowicie inne, więc ani Fin, ani Estończyk nie dogada się z Węgrem, mówiąc swoim ojczystym językiem. Z drugiej strony, we wszystkich językach ugrofińskich akcent zawsze pada na pierwszą sylabę wyrazu. Vättermeeret. Länameri. A Baltitenger. Poza tym, pod względem gramatyki, języki fiński, estoński oraz węgierski mają wiele podobieństw. We wszystkich tych językach jest na przykład duża ilość przypadków. Język estoński ma 14, fiński 16, a węgierski 18. Języki bałtyckie lub bałtyjskie. Łotewski, litewski. A teraz zobaczmy, jak się nazywa Morze Bałtyckie w pozostałych krajach bałtyckich. Mimo pewnego podobieństwa leksykalno-gramatycznego między dwoma językami bałtyckimi, łotewskim i litewskim,
Języki te nie są wzajemnie zrozumiałe. Niemniej jednak Morze Bałtyckie nazywa się w języku łotewskim Baltis Jura, a w litewskim Baltijos Jura. Obie nazwy oznaczają dosłownie Bałtyku Morze, a nazwy Baltis, Baltijos pochodzą odpowiednio od słów Balts i Baltos, które oznaczają białe. Stąd łotewskie i litewskie nazwy Białorusi. Baltkrievija, Baltorusia.